Tak, oto ja, służebnica Pańska, tak dzisiaj chciałem zatytułować dzisiejsze zwiastowanie. Przekonaliśmy się poprzednio, że są takie sytuacje, że nie ma miejsca na wątpliwości. Nawet jeżeli czasami człowiek pozwala sobie na pewne wątpliwości, takie niewiarę pewną, to w przypadku Zachariasza, do którego mówił Gabriel i mu zapowiedział, że urodzi mu się syn, Zachariasz zareagował właśnie wątpliwościami. I tutaj mamy przed sobą fragment, kiedy ten sam anioł, ten sam Gabriel przychodzi do młodej dziewczyny mieszkającej na wsi w Nazarecie, w Galilei, w północnej części Izraela dziesiętego. Dziewczyna miała na imię Miriam, tak jak siostra Mojżesza, którą my dzisiaj znamy jako Marię, tudzież jako Maryję. I teraz, kiedy przyglądamy się temu fragmentowi, to rozpoczyna się to od słów: w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu, miasta Galilei. Ten szósty miesiąc to był miesiąc, kiedy Elżbieta była już w szóstym miesiącu swojej ciąży, kiedy miała urodzić Jana Chrzciciela. I do panny imieniem Maria, tak jak wspomniałem, hebrajskie brzmienie to jest Miriam, która była zaślubiona Józefowi z rodu Dawida. To był rodzaj zaręczyn. Taki rodzaj zaręczyn, który chyba dzisiaj u nas się tak nie praktykuje. Natomiast bardzo młoda dziewczyna, bo już od 12 roku życia mogła być w taki sposób obiecana przez rodziców panu młodemu. Podejrzewać należy, że Maria mogła nie mieć 20 lat, kiedy właśnie była zaślubiona Józefowi. I to, co jest przed nami właściwie w tym fragmencie, to jest dialog zapisany. Zauważcie, że to jest dialog pomiędzy aniołem i pomiędzy właśnie Marią. Wydaje się, że nie ma fragmentu w Bożym Słowie, w którym by anioł tyle mówił, co w tym fragmencie. To, co czytamy, kiedy anioł się pojawił przed Marią, to kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Ja się zastanawiałem, w którym momencie dnia Marii przyszedł anioł do niej. Na przykład, czy to było rano, jak już zjadła śniadanie, czy to na przykład było wieczorem, jak już się szykowała do spania, czy no, w którym momencie, a może to było wtedy, kiedy na przykład modliła się wieczorem albo rano i właśnie w czasie tej modlitwy anioł się przy niej pojawił. Zauważcie, że to jest wydarzenie tak niezwykłe, że właściwie za każdym razem, kiedy czytamy o tym, że anioł staje przed człowiekiem, to człowiek trwoży się albo boi się, jest przejęty taką bojaźnią. I to, co tutaj mamy, kiedy anioł te pierwsze słowa wypowiada: bądź pozdrowiona, obdarowana łaską, Pan z tobą. Ci z nas, którzy mają takie swoje korzenie w Kościele katolickim, znają to jako początek modlitwy Zdrowaś Mario. To taki może starszy polski język tam jest użyty, ale te słowa zaczynają się właśnie: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą. Prawda? I to są słowa, które wypowiada Gabriel do Marii. I to, co widać tutaj w tym fragmencie, to jest to określenie anioła, obdarowana łaską, może nie jest tak do końca wytłumaczone, ale nikt w historii ludzi nie otrzymał tak wielkiej łaski od Boga, jak otrzymała ją Maria. I musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać, dlatego że dzisiaj kościoły
protestanckie i katolickie właśnie bardzo różnią się w tej przestrzeni właśnie związanej z mariologią, z tym, jak traktować Marię. Kościół katolicki ją tak wyniósł na ołtarze i zachęca ludzi do tego, by ją czcić, by ją wywyższać. O tym jeszcze trochę powiem później. Natomiast tak jakby w reakcji na to kościoły protestanckie czy ludzie z kościołów protestanckich mają tendencję nie dostrzegać tego, że rzeczywiście ona była przez Boga wybrana i w szczególny sposób obdarzona łaską. I jako taką powinniśmy o tym pamiętać i doceniać to, rozumieć to, że sam Bóg obdarzył ją łaską. To, co 29 werset tutaj przedstawia nam, zatrwożyły ją te słowa. Tak jak wcześniej powiedziałem, właściwie każdy opis spotkania człowieka z aniołem jest opisem, w którym jest mowa o tym, że człowiek się boi. I zastanawiała się, co mogłoby znaczyć to pozdrowienie. I wtedy anioł mówi do niej. Wtedy anioł powiedział: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Nie bój się, Mario. Nie bój się, Mario. Pocieszenie, zachęta do tego, by się nie bać. Bo to, z czym anioł przychodzi, to nie z potępieniem, ale z dobrą nowiną o tym, że znalazła u Boga łaskę. I teraz zauważcie, oto poczniesz i urodzisz syna i dadasz mu imię Jezus. Imię Jezus, Jeszua hebrajskie, znaczy Zbawiciel. I to jest zapowiedź tego, kim będzie syn Marii. Że będzie Zbawicielem. I będzie, zobaczcie, 32 następne tutaj wersety mówią o tym, kim będzie ten, którego Maria urodzi. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. Synem Najwyższego, Synem Boga, Synem tego, który stworzył niebo i ziemię. Dla Żydów to było oczywiste. I teraz, kiedy czytamy dalej, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. To są słowa, które można znaleźć chociażby w pierwszej księdze Kronik, kiedy czytamy o Dawidzie, który chciał zbudować Bogu świątynię i potem prorok Natan przychodzi do niego i mówi w imieniu Boga. I kiedy, zachęcam was, otwórzcie fragment, pierwsza księga Kronik, 17 rozdział, od wersetu 11. Pierwsza księga Kronik, 17 rozdział, od wersetu 11. Gdy wypełnią się wszystkie twe dni i podążysz za swoimi przodkami, to są słowa, które Natan kieruje do Dawida, wzbudzę Twego potomka, którym będzie jeden z Twoich synów i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja na wieki utwierdzę jego tron. Zauważcie, te królowanie tutaj jest zapowiedziane i że ten, który ma przyjść, ma być królem na wieki wieków. On i Bóg zapowiada, że to On właśnie zbuduje mi dom, zbuduje mi świątynię. Tak to trzeba rozumieć. Nie taką świątynię, jaką Dawid chciał zbudować Bogu. A ja na wieki utwierdzę jego tron. Będę dla niego ojcem, to jest bardzo ważne, będę dla niego ojcem, a on będzie mi synem i nie cofnę od niego mojej łaski, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. Ustanowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki i jego tron będzie utwierdzony na wieki. Natan te słowa przekazał Dawidowi. I teraz, kiedy czytamy o tym, co anioł mówi do Marii, to mówi właśnie w tym kontekście, że wypełni się to, co Bóg zapowiedział.
chociażby właśnie w tej rozmowie Natana z Dawidem. I właśnie wypełni się to wtedy, kiedy Maria urodzi syna, kiedy da mu na imię właśnie Jeszua, Zbawiciel, bo on będzie synem Najwyższego i on będzie tym, który zrealizuje zapowiedź wieki temu przekazaną przez Boga. No i wtedy Maria zapytała anioła, jak to się stanie, przecież nie znam mężczyzny. Tutaj to określenie nie znam mężczyzny, czyli po prostu nie zna mężczyzny tak jak w małżeństwie mężczyzna i kobieta się znają. Czyli nie współżyła jeszcze z mężczyzną. I to jest naturalne, moglibyśmy powiedzieć, pytanie. Troszeczkę, zauważcie, sytuacja jest inna niż wtedy, kiedy był anioł posłany do Zachariasza. Bo w tamtym przypadku w historii były zapisane sytuacje, kiedy mąż, który już był w podeszłym wieku i żona, które były w podeszłym wieku, im się dziecko urodziło. Abraham, prawda, i Sara, im się urodził Izaak, kiedy byli w podeszłym wieku. I to się stało. Natomiast kiedy mamy tutaj, oni wiedzieli, jak to się dzieje, prawda? Natomiast tutaj, kiedy Maria zadaje to pytanie, ona reaguje tak, jak każdy naturalny człowiek by zareagował. Przecież ona jest dziewicą. Ona nie zna mężczyzny, prawda? Ona wie, jak się te sprawy mają, bo tak jak każdy człowiek wie, że dzieci nie są przynoszone przez bociany. I teraz zadaję to pytanie, bo nie wie, jak się stanie to, co anioł zapowiada. Zauważcie, że kiedy Bóg ustanowił swoje prawa na ziemi, po stworzeniu, to te prawa działają i można by powiedzieć, że takie jak prawo grawitacji, prawa Newtona, które tam zostały odkryte, prawo to, jak się światło rozchodzi i inne, one są działające i moglibyśmy powiedzieć, że one są takim sposobem, w jaki Bóg zarządza tym stworzonym światem. Są prawa nadane i generalnie świat funkcjonuje według tych praw naturalnych, moglibyśmy powiedzieć. Natomiast tutaj, kiedy Maria słyszy słowa anioła, mamy do czynienia z zapowiedzią czegoś, co będzie wykraczało poza naturalny porządek rzeczy. Będzie ponadnaturalne. Będzie wydarzeniem ponadnaturalnym, takim cudem Bożym. Bo oprócz tego, że Bóg po nadaniu praw takich naturalnych zarządza tą całym istnieniem, to również w historii i w Starym Testamencie to są zapisane te wydarzenia, posługiwał się wydarzeniami ponadnaturalnymi. Chociażby wyjście Izraelitów z Egiptu, plagi, które dotknęły Egipcjan, rozdzielenie morza, manna na pustyni. To wszystko gdzieś tam opisuje to, że Pan Bóg ma moc uczynić wszystko. On ma moc czynić to, co wykracza poza naturalny porządek rzeczy. I zwróćcie uwagę, że ta zapowiedź anioła, która dalej następuje w tych wersetach od 35, kiedy anioł mówi, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zakryje cię jak obłok, a święty, który się narodzi, nazwany będzie Synem Boga. Bardzo wielu sceptyków, którzy zarzucają chrześcijaństwu takie, no jak można w takie coś wierzyć dzisiaj, tak? Że jak to? Duch Święty sprawi, że kobieta będzie w ciąży? To
bardziej tacy ludzie są skłonni przypisywać do tego, do takiej kategorii właśnie mitów, do kategorii podań i legend, niż tego, że to się wydarzyło. Ale tak jak wcześniej w sytuacji Zachariasza i tutaj, kiedy Łukasz opisuje pojawienie się anioła, Łukasz nie martwi się tak jakby, nie martwi się tym, czy słuchacze uwierzą temu, co on napisał. Bo Łukasz wie, że to, co napisał, jest po prostu prawdą. Jest tym, co się wydarzyło. Tak jak na początku swojej Ewangelii mówi, że zbadał wszystko i w porządku dla Teofila właśnie tego, który miał to przeczytać i miał się zapoznać z tymi wydarzeniami, to on tutaj nie ma takich wątpliwości, czy aby Teofil, czytając o tym, co powiedział anioł Gabriel do Marii, czy on rzeczywiście w to uwierzy. Słuchajcie, dlatego że my wierzymy w Boga, który jest ponadnaturalny. Ponadnaturalny. I jeżeli chcemy, aby Bóg działał tylko w naturalny sposób, według praw, które my jesteśmy w stanie zaobserwować, to tak naprawdę chcemy naszego Boga zamknąć w takie pudełko, z którego się nie chce, nie powinien wydostawać. A wszystkie prawa, które są na świecie, są poddane Bogu. I każde Boże działanie może wykraczać poza naturalny porządek rzeczy. I to jest tutaj potwierdzone w tym 36 i następnym wersecie. Również twoja krewna Elżbieta, mimo podeszłego wieku, od 6 miesięcy spodziewa się syna, a przecież jest uważana za bezpłodną. I teraz dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I w takich kategoriach, zobaczcie, powinniśmy myśleć o Bogu, że dla Boga, którego my znamy, którego czcimy, nie ma nic niemożliwego. I teraz to, co Maria odpowiada aniołowi, jest takim przyczynkiem do tego, że w Kościele, w Kościele katolickim jest na tym słowie Marii zbudowana cała właściwie mariologia. Zobaczcie ten 38 werset. Na to Maria odpowiedziała: oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. I teraz chciałbym właśnie powiedzieć troszeczkę o tym, w jaki sposób Kościół katolicki wykorzystał ten werset do tego, żeby stworzyć właśnie cały taki dział swojej teologii zwany mariologią. Bo okazuje się, że Maria dzisiaj jest nazwana, jest wyniesiona do takiej kategorii królowej nieba i ziemi. Maria jest nazwana królową nieba i ziemi. Jest w 1870 roku, kiedy był synod Kościoła katolickiego, tak zwany pierwszy watykański synod, została wprowadzona doktryna o tym, że Maria została wzięta do nieba ze swoim ciałem. Że w tej chwili obowiązuje też również doktryna, czy taki aksjomat wiary w Kościele katolickim, który mówi, że Maria była niepokalanie poczęta, czyli że urodziła się bez grzechu pierworodnego. Obowiązuje też taki dogmat, który mówi, że Maria jest zawsze dziewicą. Jest w czasie synodu watykańskiego II, to lata 1960, to jest poprzedni wiek, ale nie aż tak dawno, była dosyć mocna debata pomiędzy zwolennikami, tak zwanymi minimalistami, tak zwanymi, i maksymalistami, która dotyczyła tego, czy można nazwać Marię co-redemptrix. Przepraszam, jeżeli niewłaściwie te łacińskie
określenie użyłem. To znaczy, że ona jest, że czy można by ją nazwać współodkupicielką? I ta debata się zakończyła tym, że nazwano póki co Maryję współmediatorką, czy współorędowniczką, co-mediatrix. Natomiast w Kościele katolickim są w dalszym ciągu takie nurty teologiczne, które są dosyć silne, których celem jest nazwanie Marii tą, która dokonała współodkupienia razem z Chrystusem. I teraz, kiedy patrzymy na to, to ten podział pomiędzy Kościołem katolickim i kościołami protestanckimi, który się rozpoczął od reformacji, w tym z powodu właśnie mariologicznych dogmatów, których notabene to są ostatnie 150 lat. To nie są takie dogmaty, które obowiązywały jakby przez całość Kościoła. One gdzieś tam przewijały się w Kościele, ale oficjalnie ogłoszone były właśnie w przeciągu naszych tych ostatnich 150 lat. I ten podział właśnie między kościołami się tutaj jeszcze bardziej zarysował mocno. I teraz właśnie dlaczego? Dlaczego tutaj były takie próby, żeby nazwać Marię współodkupicielką? Otóż dlatego, że ona tutaj użyła słów: niech mi się stanie według Twego słowa. Niech mi się stanie jest w łacińskiej transkrypcji, czy w łacińskim tłumaczeniu, to jest tak zwany fiat. Fiat, który jest po prostu określeniem czasownika być w trybie rozkazującym w czasie teraźniejszym, czyli niech tak będzie, niech tak będzie. I pierwszy fiat, który czytamy w Biblii, jest zapisany w Piśmie Świętym w Genezis, w księdze kiedy w pierwszym rozdziale Genezis, kiedy Bóg mówi, niech się stanie światłość. Niech się stanie światłość i stała się światłość. I wtedy Bóg mówi tam inne rzeczy, niech się stanie to i tamto. I to właśnie niech się stanie jest Bożym aktem stworzenia. I teraz ci, którzy proponowali Maryję jako współodkupicielkę, mówią, że tutaj, kiedy ona mówi niech mi się stanie, ona jakby wkłada swoją wolę i swoją taką dokonać odkupienia ludzi. I dlatego właśnie tę Marię, czy rolę Marii bardzo mocno wyniesioną. Od takiej, powiedzmy, dziewczyny, no może słowo wieśniaczki to jest troszeczkę dzisiaj obraźliwe, ale takiej właśnie mieszkanki wsi do królowej niebios, prawda? Przeszła taką drogę. I wydaje się, że sama Maria mogłaby być bardzo zdziwiona albo nawet zgorszona tym co dzisiaj się właśnie w taki sposób o niej mówi. Ciekawe jest też pewne taka obserwacja, którą jeszcze kiedyś taki pastor z Krakowa powiedział, że Marii dzisiaj w Kościele katolickim przypisuje się oficja Ducha Świętego. Że tak jak Duch Święty jest nazwany pocieszycielem albo orędownikiem, to Kościół katolicki te słowa odnosi do Marii. Jeżeli modliliście się kiedyś jeszcze, może przed nawróceniem, słowami tej litanii loretańskiej, tak zwanej, to tam jest taki moment, kiedy wypowiada się słowa skierowane do Marii: pocieszycielko nasza, orędowniczko nasza. Także to są oficja Ducha Świętego. Jeżeli czytamy Biblię, jeżeli czytamy Nowy Testament, to Duch Święty jest tym, który to czyni w życiu człowieka.
No i teraz, kiedy jeszcze do tego dodamy taki popularny, powiedzmy ludowy przejaw pobożności w tym, że w domach albo w ogródkach ludzi, którzy są katolikami, stoją kapliczki maryjne, albo tak jak tutaj w Polsce, no, na naszym terenie nawet, jak jedziecie, to bardzo często na skrzyżowaniach dróg stoją kapliczki maryjne. Jak są, jest mnóstwo sanktuariów maryjnych, są oficjalnie uznane objawienia Maryi przez Kościół katolicki, oficjalnie uznane na przykład w Fatimie albo objawienia w Lutrze, to teraz widzi się, że ten cały kult Marii idzie w taką stronę, że gdzieś tam zaczyna przyćmiewać po prostu dzieło odkupienia w Jezusie Chrystusie. I dlaczego? I skąd to się wzięło? No właśnie wzięło się z tego maryjnego fiat, z tego, że ona powiedziała: niech mi się stanie, niech mi się stanie. I R.C. Sproul, jeden z takich komentatorów i pastorów, teologów, mówi, że no, teologia, trudno by było niżej upaść teologii niż to. Bo to, co zostało zrobione, to, że po prostu wyrwano fragment z tekstu biblijnego, z jego kontekstu i zbudowano na tym doktrynę, która nie jest biblijna, która nie jest Bożą wolą. No i a my jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że nasi znajomi, nasza rodzina, nasi sąsiedzi, których notabene możemy bardzo lubić i mogą być bardzo przyjaźni i pomocni, mają bardzo silne maryjne przekonania. Ja pamiętam sam, kiedy jeszcze byłem przed swoim nawróceniem, to były lata, powiedzmy, końcówka podstawówki mojej, czyli tam 89 czy 8, jakoś tak, podróżował obraz Marii pomiędzy domami. Przewożony był z takim samochodem, może pamiętacie, tutaj na tych terenach, przynajmniej tam, gdzie ja mieszkałem, to od sąsiada do sąsiada był przenoszony ten obraz. I, no i przed tym obrazem, to który był de facto kopią obrazu z Częstochowy, ludzie klękali, ludzie odmawiali różaniec. Ja pamiętam coś takiego, że zanim ten obraz trafił do naszego domu, to ten obraz podróżował z Kętrzyna jakoś tam w stronę Świętej Lipki i duża część mieszkańców wyszła na skrzyżowanie, na tą drogę pomiędzy właśnie... Tam jest takie skrzyżowanie, jak się jedzie do Biedaszek na tej drodze do Świętej Lipki. I ja też. I jak jechał ten samochód z tym obrazem, myśmy klękali na tej drodze, żeby oddać cześć temu przejeżdżającemu obrazowi. To jest tak, że człowiek uczestniczy w tym kulcie i jest naprawdę bardzo mocno oddany temu, że to jest dobre, że to jest słuszne, że to jest właściwe. Naprawdę to jest tak, że gorliwość ludzi, którzy w ten sposób wyrażają swoją pobożność, jest bardzo, bardzo, bardzo mocna. Bardzo taka realna. I w momencie, kiedy by mi w tamtym czasie ktoś powiedział, że przecież tak nie wolno, że to jest niebiblijne, że to jest kompletnie niedobre to, co robię, bo sprzeciwia się Bożej woli, to ja bym walczył z kimś takim po prostu, że on tutaj bluźni. No i właśnie tak jest, że bardzo wielu ludzi ma bardzo silne przekonania, że właśnie Maria jest tą współorędowniczką, która się za nami wstawia. No bo przecież jeżeli poproszę Marię, to Maria poprosi swojego syna, a syn swojej mamie nie odmówi. Tak? To jest tak, tego rodzaju myślenie, które zachęca ludzi do tego, żeby kierować swoją prośbę do Marii zamiast do Chrystusa. I w ten sposób ludzie zaciemniają
obraz zaciemniają to, że Chrystus jest naszym arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki, prawda? Jeżeli ktoś z was chciałby właśnie czytać w liście do Hebrajczyków od 7 rozdziału, tam jest opisane, że to Chrystus wstawia się za nami, że to On wszystko jest tym, który wszystko dla nas zapewnia. I nie ma współodkupiciela ani współorędownika, bo On jedynie jest naszym odkupicielem. On, tak jak Jego imię mówi, Jeszua, jest naszym Zbawicielem. I Maria z całą jej pobożnością, z całą jej taką gotowością do tego, żeby wykonać Bożą wolę, naprawdę dla nas jest zachętą do tego, żeby ją naśladować w tym. I protestanci nie powinni się gdzieś tam odżegnywać od Marii, dlatego że Kościół ją jakoś tam wywyższył, że Kościół katolicki ją w taki sposób wywyższył, tylko gdzieś tam patrzeć na tę osobę, która była zwykłą, prostą dziewczyną, ale która była na tyle pobożna, że była gotowa uczynić to, co jej anioł powiedział. To wszystko ponadnaturalne, czyli ona była gotowa przyjąć i nawet nie wiedziała, co z nią będzie. Bo wiecie, że jeżeli dziewczyna, nie będąc zamężna, była w ciąży wtedy w Izraelu, to był wstyd. To był nawet, była kara śmierci nawet dla takiej przewidziana. Nie wiedziała, co z tym będzie. I to wszystko gdzieś tam dla niej było coś takiego, że ja jestem gotowa, ja jestem służącą, ja jestem niewolnicą Twoją. Ona tutaj mówi, oto ja, służebnica czy niewolnica Pana, niech będzie tak, jak powiedział Pan. Niech mi się stanie tak. I myślę sobie, że w tym każdy z nas może znaleźć dla siebie zachętę właśnie w postawie Marii, jak być gotowym na Słowo Boga w swoim życiu. Jak być gotowym na to, żeby czynić to, co Bóg chce, żeby czynić. Żeby nie stawiać Mu warunków. Żeby nie bać się uczynić to, co Bóg chce, żeby uczynić. Także tyle dzisiaj i zachęcam teraz, by o tym pomyśleć. Teraz, kiedy będziemy przed wieczerzą naszą, jeszcze zaśpiewamy jedną pieśń, byśmy mogli się zastanowić nad naszą gotowością do tego, by Bogu służyć, by wykonać Jego wolę.